Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z XCOM 2 Long War 2. Kochani, ostatnio niestety Janek zginął, wiemy o tym. Bardzo nam jest smutno i jesteśmy pogrążeni w żałobie. Niemniej jednak czas leci dalej. Przez to obcy nie zwolnią swojego natarcia. Niemniej jednak mamy Janusza jeszcze, którego miałem się zastanowić, czy iść u niego w przyduszenie, czy w Uwaga Rąbnie. Wydaje mi się, że pójdziemy w Uwaga Rąbnie. Chociaż przyduszenie byłoby fajne, ponieważ ten stożek, który tutaj się będzie pojawiał podczas tego ataku, jest bardzo, bardzo daleki. I to byłaby też fajna sprawa, ale wydaje mi się, że rakierzysta jak najbardziej się przyda. Wiesz co? Wyjmij ten tłumik sobie. On ci nie będzie potrzebny, bo ty i tak jesteś doradcą na razie kryjówki. I tyle. Także zobaczmy, jaki tutaj status mamy. Szkolenie, ranny w szoku. Poważnie ranny, 24 dni. O, masakracja. Dobra, teraz poradzę. Żyleta. No, Żyleta, kurde, ostatnio dała czadu. Mamy, kurde, jakichś ludzi w infiltracji, widzę, jakaś misja się odbywa, nie wiem jaka, ponieważ nagrywam ten odcinek wczoraj i nie wiem. Aha, i w ogóle, kochani, dzisiaj, jak już może zobaczyliście odcinek informacyjny, to dzisiaj jest równo 6 lat, odkąd wrzuciłem pierwszy film na YouTube, także jest to pewna swego rodzaju rocznica. Znaczy, no wiadomo, że jest rocznica, skoro 6 lat temu równo było. Niemniej jednak nie ma jakichś specjalnych powodów do świętowania, ponieważ rok temu miałem to zrobić, ale jakoś mi się super nie chciało. Nic to nie zmienia, słuchajcie. Nic to nie zmienia. Niemniej jednak wieża, którą tutaj mamy, sobie poczekamy na nią z tego względu, że pancerz bojowy będzie za 5 dni. Jak zauważyliście, dużo osób zostało rannych, prawie zginęło i wydaje mi się, że pancerz bojowy będzie bardzo dobrym pomysłem, zwłaszcza że mamy zasoby. I siła adwentu tutaj została zatrzymana, właściwie wzrost siły adwentu został zatrzymany. Tutaj mamy misję, która będzie potem rebeliantów. Tutaj będzie żółtodziobów sporo, z tego co widzę, i bieżąca aktywność wroga to będzie średnio wysoki. Oczywiście to zmaleje do chyba bardzo lekkiego, z tego co kojarzę. Także zobaczmy, co tu się będzie działo później. 99 informacji, troszkę mało. Nie będę się rozszerzał na razie nigdzie. I się tak zastanawiam, co zrobić. Tu mamy kryjówkę adwentu, która jest na rekrutacji, na wywiadzie i na zasobach. I tu można by się przenieść, zostawić tutaj. Właśnie się, wiecie, troszkę poukrywać być może. Troszkę przejść na zasoby. Jeden człowiek generuje w ciągu jednego dnia jeden zasób. Więc... że tak powiem, ile dni do końca jest? 4, więc za dużo nie uzbierają, nie? Dopiero następnego dnia, więc 4 osoby, jakbym zrobił, w ciągu 4 dni uzbierają 4 zasoby. Nie, 16 zasobów. Także zasoby, wywiad. Tutaj gdy zostawię parę osób na wywiadzie, z tego względu, żeby Dorian. Wladimir. Będziemy potrzebować. Zobaczcie, że kurde... Aha, to są przypisane. Także mało osób mamy, kurde. Zauważyłem. Doradca kryjówki. Mamy technika jakiegoś? Usuwanie złomu. Nie mamy. Niedobrze. Kurde blaszka. Dobra. Na razie Dorian z powrotem. Właśnie tam. To jest spoko. No i tyle. Także może sobie tutaj raczej to zostawiamy na to, jak się tam trochę poleczą ludzie, będę miał lepszych, więcej osób w sensie, ponieważ tu jak to przejdziemy, od razu będziemy mieć dostęp do kwatery głównej tego regionu i prawdopodobnie, znaczy prawdopodobnie, i sens polega na tym, cel polega na tym, żeby od razu po tym zaatakować kryjówkę i to dużymi siłami, bo tam trzeba, znaczy trzeba, będzie można wziąć chyba 12 osób albo nawet 16. Nie, przepraszam, nie 16, 12 max jest. 12 jest max. Także nawet 10 albo 12, więc chciałbym mieć po prostu wszystkich już jakby w bazie, żeby móc przeatakować od razu główną kwaterę, ponieważ jeżeli zniszczymy już wieżę, oni będą tu już na pewno przerzucać siły. A teraz to nie wiem, czy wiedzą, że mamy odkrytą. Chyba nie, wydaje mi się, że nie. Nie sprawdzałem tego, co prawda, ale wydaje mi się, że nie. Dobra. Może jakaś misja będzie gdzieś indziej właśnie. Bardzo niski, ukryte wydarzenie 3 dni. Skakuj stację roboczą. To być może będzie... Bardzo niski to jest od 10 do 12 osób. W 3 dni. Można by wysłać z ludzi tak jak wcześniej. Pytanie, czy mamy technika jakiegoś. To jest dobre pytanie. Bo jak nie mamy technika, to nie będzie dobrze. No zginął nam oczywiście ostatnio technik. Mówię specjalistę, wiadomo. Lekko ranny, Piotrek. Niedobrze, niedobrze, nie zrobimy tej misji. Znaczy mógłbym wyzwać na przykład Żyletę, żeby podbiegła i tak dalej, natomiast Żyleta nie jest zbudowana jako infiltrator, a jedynie człowiek do niszczenia za pomocą miecza. No. Także musimy odpuścić to, a to niedobrze. To niedobrze, bo ukryte wydarzenie jakieś jest, nie mam pojęcia jakie. Można by zobaczyć, bo zdobyliśmy 3 jednostki informacji, a 5 trzeba użyć. 7. Aha, to tak, bo jest zwiększony ten. Aktywne do pancerza. Taktyczna obrona. To jest masakra. Na każdej misji pośród ludzi. To jest tragedia. Do uników w walce z pobliskimi przeciwnikami. Masakra. Mamy Groma, który jest naszym grenadierem, z tego co kojarzę. Super. Ale mój miły, ciebie nie ten. Nie będziemy szkolić nikogo. Afryka Wschodnia, Konrad Malec, super. Ukrywanie się tu mieliśmy, dobrze. Tu ma być ukrywanie się, nie chcę tutaj żadnych misji, żadnych nic. Ukrywanie się, dobrze, dobrze. Tu są zasoby. Aha! Najważniejsza rzecz, kochani, zainstalowałem nowego moda, którego macie dodanego w kolekcji. To jest tam nie True Concealment, tylko... Nie pamiętam, jak się mod nazywa, natomiast on powoduje to, że wszystkie narożniki oraz niskie osłony, no i też wysokie, wiadomo, na dachu powodują, że nie mają tam opcji zasięgu wzroku. Inaczej. Zawsze, pamiętacie, była trudność, na przykład, że wbiegamy w jakąś, powiedzmy, że tu jest zaułek, albo tu, tak jak tu mamy, nie? Tu jest droga normalnie, powiedzmy, że tu są bloki, nie? Tu i tu są bloki. Jak biegniemy stamtąd i chcemy się przyczaić przy rogu, żeby luknąć w alejkę, to jeżeli ktoś tutaj na przykład stał, to widział również ten róg, nie? A teraz ten mod powoduje to, że nie będzie widział. Także można po prostu obczaić, czy ktoś tutaj jest, bez strachu, że nas wykryją. I tyle. Spoko. Spoko. Szybka reakcja. To jest masakra. 223. Bierzemy to. Ponieważ bardzo dużo kosztują. Ten pancerz bojowy będzie dużo kosztował. A chciałbym to... zrobić. Ekstremalnie niski grenadier. Super, bierzemy tą misję. Ale kurde. Kurde, nie będą mieli pancerzy. 17 godzin. Jeżeli kogoś bym tutaj miał wysłać... Kogo mamy tutaj? Ho, sporo was. Przepraszam. Żydźmiarze, 6 dni, wiadomo. Kurde, blaszka. Może tak? Ekstremalnie niski będzie. Także 4 osoby wydaje mi się, że dadzą radę. Nawet 5. Z Joanną 4 dni, 22 godziny. Gdybyśmy mieli odpowiednie wyposażenie w tłumiki. Właśnie dlatego zabrałem ten tłumik wtedy. 19 godzin, jeszcze 5. Z elitarnym tłumikiem, super. 15 godzin, tutaj też mamy tłumik. Ty masz mój miły tłumik, nie? Nie, nie masz. Nie, masz tłumik zaawansowany, super. Jane. Z tłumikiem też. No i elegancko. Z tym laserowy z tłumikiem też. I to twój chyba nawet. No, 9 godzin, super. Jedna apteczka się przyda. No, wolę tak zrobić. Granaty 2. Ten granat, ten. Tak patrzę. 6 zdrowia, 5, 6, 8. Ajajaj. A mamy ten jeden? Nowy? Arc Pulser, miotacz łukowy, nie, ale chyba będę mógł go zrobić, ale nie będę go robił teraz. Zaawansowany miotacz łukowy, technicy 3. No, już bym chciał tutaj zrobić nowe miecze, ale nie mogę. Nie mogę, no i pancerz, kurde, też nie będziemy go robić. Wydaje mi się, że damy radę tutaj. Idźcie. Idźcie, miejmy nadzieję, że damy radę. Bo chciałbym, kurde, grenadiera. To będzie łatwa misja, bo to będzie ekstremalnie niski z tego, co kojarzyłem, tak? Bardzo wysoki, wiadomo, ale nie wiemy. Dobra. Niestety ze starym sprzętem idą. Znaczy bez pancerzy, a pancerzy będę potrzebował sporo. Pancerz bojowy, super. Tak, prototyp dodany do wyposażenia. Pancerz bojowy. To jest ten zwykły, wiecie, z wyrzutnią rakiet i tak dalej. Mobilny pancerz to jest ten z tym, z hakiem. Broń magnetyczna. To trzeba zacząć natychmiast. Natychmiast. Ale 8 dni, 9, sekcja zwłok Mutona. Robotyka 5 dni, natomiast Elerium można by zrobić. Jest też mod, który zamienia broń plazmową na tę broń Coil. Nie wiem, jak ona się nazywa w polskiej wersji. Coil Guns, która miała być przedplazmową, a celem tego moda jest po prostu zamienienie to, że broń plazmową znamy, nie? I żeby zostawić tę broń nową jako tę najlepszą. Także zamienili po prostu obrażenia. Co jest też pomysłem. Spoko. Datapad Adwentu da nam informację. Natomiast informacje mamy 102 i będziemy mieć troszkę więcej. Dobra, zacznijmy może broń magnetyczną. Stopy metali mamy. Zaraz pieniądze będziemy mieć. Trzeba broń magnetyczną. Już nie dajemy rady. Po prostu ja muszę ich zabijać szybciej niż to miało miejsce. No, wiem, że to sporo zajmie, stąd cię nie mogę wziąć. Naukowców mamy 2, czyli jednego tak naprawdę. Czy trzech mamy? Bo był jeden przecież, który był doradcą kryjówki, ale go chyba wyjąłem stamtąd. Tak mi się teraz coś kojarzy. Mamy 4 kontakty. No, to gdzie jest ten naukowiec? Jeszcze jeden. Nie, no sprawdziłem wszystko. Może miałem dwóch? Dobra. Super. Możemy polecieć do tego. Specjalistów dwóch. Sierżant i sierżant. Ciekawe, czemu jest różnica, skoro to jest sierżant i sierżant. Na pewno specjalistę potrzebujemy. Także... Nawet się nie zastanawiam teraz. Zmysł bojowy. Pancerz ochronny, celownik laserowy, tłumik, większe magazynki, kolby, naukowiec 152. Bardzo by mi się przydał, natomiast nie. Chyba, że coś sprzedam, co mi nie będzie potrzebne i będziemy mieć wtedy. Bardzo zainteresowany, doskonała zwinność, 19 unik, super. Brak wieżyczki. Kurde, mógłbym sprzedać wieżyczkę, ale chciałbym ją również zdemontować, żeby mieć jakiś projekt poligonowy. Mamy rdzenie z Elirium, ale nie będę sprzedawał teraz. Wraki, karabinki, lance... Pancerz drapieżnik, widzicie? To jest ten. Nowy pancerz. I dopiero teraz będzie można pomyśleć... Przepraszam bardzo. Pomyśleć nad zaatakowaniem tego. Mimo tego, że mamy broń laserową, ale będzie można ewentualnie... Zobaczę, ile będzie można zrobić. Tych właśnie pancerzy bojowych. Painkiller. A spoko, nawet ten pancerz jest. Specjalista. Protokół medyczny chyba pójdziemy. Chyba tak. Reanimacyjny. I sanitariusz polowy. Dobra, super. Gdzie on był, kurde? Painkiller. Zaraz go zmienimy, także wybaczcie. Także przed wami, kochani, Marcin, biały sanitariusz. Będę musiał wgrać moda na zwiększenie ilości liter w ksywce pietrowskiej. Także dobrze się składało, ponieważ napisał biały, że chciał być medykiem. Także idealnie. Strój biało-czarny, myślę, że spoko. Zostawiłem ten kamuflaż, bo jest fajny. Włosy jakiekolwiek miały być. Myślę, że damy długie, bo mało osób mamy z długimi włosami. Jeżeli chodzi o mężczyzn oczywiście. No i okulary, także spoko. Myślę, że spoko. Super. Witamy na pokładzie. Marcinie, oczywiście specjalistów proszę zgłaszać więcej, bo będzie ich potrzeba mnóstwo. Mnóstwo. Dobra. Super. Aha, mogliśmy kogoś zrekrutować. Wtedy to myślałem, że to był 63, że to był do kryjówki, ale to nie był do kryjówki. No właśnie, tak patrzę. 65, tu jest całkiem nieźle. Z hakerem. Zobaczcie, idealnie. 10 tego. Unik, 16 biegu. Super. Super. Szkoła działań partyzanckich, tak. Zaraz. A nie, mamy dwie, dobra. Znaczy jedną osobę. Myślałem, że mamy więcej. Kolejny specjalista. Już nie będę kupował za duże pieniądze, skoro możemy mieć własnego, nie? Dobra. Jak tam w ogóle? Osoby rannych 6. Tu musi zostać. Usuwanie, pieniądze. Aha, miałem zobaczyć, ile mogę zrobić. Tu. Tak, new orders są takie, że potrzebujemy Pancerz drapieżnik. Zobaczcie, 30 zasobów i 5 stopów metali. Strasznie dużo. Kupuję 7 od razu, bo będę i tak potrzebował. No i mógłbym stopy metali, kurde, zrobić 5, przerzucić się na chwileczkę na zwłoki żmii, 2 dni. No, na chwilę się przerzucimy, żeby zrobić ewentualnie jeszcze jeden pancerz, no i git. Poczekamy, kurde, jednak, bo tam Jane i Kadmy poszli, więc poczekamy jeszcze chwilkę na tę misję zajmowania się zasobami. To niedobrze, to niedobrze. Tu mamy 100%. Ekstremalnie niski, 22 godziny. Wydaje mi się, że warto by już pójść na to. Kto tam poszedł? Zabójca, szturmowiec, Piotrek tu jest, ale go nie ma w tej, na tej misji. A mamy specjalistę. Mamy, dobra. Zaczynajmy to już powoli, bo wydaje mi się, że no niżej nie będzie, prawda? A powinno być ok. Widzimy się na misji. Oczywiście misja o kryptonimie Ponury Krąg w okolicach Kairu. Miejmy nadzieję, że damy radę. Okej, ucieczka z więzienia. Dobra, dobra, coś się dziwnego tutaj dzieje. No, o, na przykład tutaj. Gdyby tutaj gdzieś stał koleś i wtedy on ma zasięg też do, na to pole. A teraz po tym modzie można podbiec tu i zobaczyć, co się dzieje bez wykrycia. Także to tyle, dobra. Sytuacja polega na tym, że mamy tutaj 3, tu jednego. Jak to wygląda? Jakiś podgląd, coś, czegoś, jakoś, coś, nie? A, tu jest tak. Aha, tu są schody. Dobra, kojarzę taki budynek. Tu jest takie przejście poniżej i prawdopodobnie z tej strony jest wejście też. Także tu i tam. Trochę daleko, no ale cóż. No dobra, przejdźmy może górą. Tu zobaczymy, szybko wpadniemy, wypadamy i powinno być ok. Gdzie mamy wejście na dach? Ktoś może zobaczyć? Czy nie? O, tutaj mamy. Dobra. Tu jest. No, dobra. Podbiegnij tak z tego, żeby obadać. Dobra, nic się tutaj nie dzieje. Podbiegnij tu. Tutaj też nic. Super. Śmigaj. Reszta pędzi dalej. Odchodzę do celu. A, wydaje mi się, że tu nikogo nie będzie, to postawimy cię, mój miły, na... bez osłony. Oho. Dronex. Na dronku raczej nie będziemy się ujawniać. No i właśnie, pytanie. No puść to już. Tu? Znaczy Pierre też jest, kurde, Shinobim, więc on ma mniejszy chyba zasięg. Znaczy wrogowie mają mniejszy zasięg w stosunku do niego. Wykrywania. Ale zobaczcie, kurde, czyli jednak myślałem, że tu będzie pusta kratka. A, dupa. Dupa trochę. No ale właśnie po to jest potrzebne to, żeby widzieć drona, żeby wiedzieć dokładnie, jaki ma zasięg, nie? Mógłbym sobie podbić gdzieś tutaj i byłoby słabo. Dupa trochę. Zrozumiano, ruszam. Ruchy. Z ochotą. Poprzerzucamy wszystkich na górę. I zobaczymy, co się będzie działo. Dronek być może poleci sobie dalej. ale nie widzę reszty. Muton i ktoś, nie wiem kto. Można by się na nich zaczaić, ale z tej strony nie mamy osłony, więc niedobrze. Więc tak, kogo my tu potrzebujemy? Lawienda na pewno. Titana. Może tutaj kogoś. Specjalistę mamy ewentualnie. Zwanego Piotrkiem, zabójcą. Nie zmieniłem ci, kurde, tego. Na brązowego. Wyłączenie 100%, kontrolowanie 67. Całkiem sporo. No i Brandon, ty masz też niewykrywalnego, więc chciałbym, żeby tak zostało. Trzeba będzie zobaczyć z przodu, co się dzieje. Dobra, idą w naszym kierunku. Albo granat, albo strzał. Trochę daleko są. Się mogą skryć tu, tu. Dron wraca, niedobrze. Drona można by schakować ewentualnie. Chociaż drona ktoś widzi. Nie, czyli dron od razu nie będzie ten atakował. Dobra. A widzicie. A czemu? Czemu ty nie możesz tu być? A ty możesz, mój miły. Widzimy wszystkich. Nie mam pojęcia. 73. Myślę, że tu overwatchujemy. Będziemy już atakować ich. Myślę, że nie ma sensu. Ty, mój miły, zostań na razie nieruszony. Pierre też się nie rusza, chociaż on w tej akcji będzie brał udział. 80 na technika i chyba tak zaczniemy. Ty, mój miły, cię tu wyżej dał, to by było spoko. No. Jak zajebiście. Krzyżyk na drogę. Zabij. Kurde. Ej, no co jest z wami? No, hello. Trzeba tak zrobić niestety, bo w tym momencie będzie źle. Oni podbiegną do nas. Brandon, chciałbym, żeby został niewykryty. Czy to się opłaca? Myślę, że na razie nie. Są obaj. Kurde, blaszka, no. Jeszcze ta broń zwykła. To jest jakaś tragedia po prostu, co tu się dzieje. Fuck. Nie trafiłeś go, kurwa, z bliska. Naprawdę. Sześćdziesiąt procent. Trzydzieści trzy. Sporo. Nie pierdzielnie tego. Bez komentarza zostawiam. To wszystko, co tu się działo. Nie, skraszowała mi się gra po prostu. Kurwa, 84 nie trafiłeś w ogóle. Zajmuję pozycję obronną. No. Aż mi fiknął. Szwagier. Zjebałem. Zjebałem, bo miałem pierem. Dziabnąć go. Kurwa, jeden. Naprawdę, jeden. Aha, czyli jedno użycie mamy. Trudno. Stracimy naszą jedyną... jedynego zwiadowcę. Za siódemkę. Nice. No tak myślałem, że tak to się stanie. 13 tur mamy tylko. To powinno się zakończyć turę temu. Znaczy teraz już tak naprawdę nikt nie powinien żyć. W tamtą stronę pójdziemy, w sensie, żeby z tej strony mieć osłonę. 5. Kopsnie mi ktoś trochę amunicji? Chyba nie. Broń przeładowana. Już idę. UFOK zneutralizowany. Koncentracja. Tutaj mamy jeszcze coś. Kogo mamy jeszcze? Ciebie, mój miły. Ty nic nie zrobisz. Tu możemy go wyłączyć. I tak zrobimy. Prędkość super. Albo dla Marty, albo dla Fightboya. Oni mocno potrzebują. Dobra, schowaj się tu, bo to jeszcze nie koniec. No, możemy go albo przejąć, albo wyłączyć. Wydaje mi się, że go wyłączę, bo nie będę się już pierdzielił z nim. Chyba że jakieś wysokie będą procenty, 80. No, super. Wow. Super, super. Nawet gdybyśmy mieli 10%, to by się udało. Skakowany, wyślemy go na zwiady. Jak ktoś go znajdzie, to będzie strzelał do niego, będziemy wiedzieć o co ho. Dobra, 12 tur mamy. W tamtym kierunku trzeba będzie iść. Tam na pewno będą jeszcze wrogowie. No, dronku. Dronku. Dobra. Dronek, popierdzielasz. Nie mogę przełączyć się, kogoś znalazł. W stosunku do dronka się ustawiają mi dobrze. Będziemy widzieć kogoś? Stąd? Chyba nie. Przeładuj. Ruszam do celu. Tak jest. Chodźcie, brudasy. Ty nie przeładowywuj. Tak jest. Bo nie ma takiej potrzeby. Mogłem dać Dronkowi protokół wsparcia, ponieważ on jako jedyny jest widoczny, więc będą wszyscy atakować w niego. I to nie jest głupi pomysł, aż tak chyba. Nie wiem, ile tur trwa zhakowanie. Aha, super. No ale lepiej teraz niż kurde... No właśnie dlatego lubię specjalistów z tym hakowaniem, ponieważ to daje dużo... dużo możliwości. Widzicie, oni się zajmują tym. To jest na Overwatchu. Dziabnie go. Jeszcze żyje, dronek. Super. Dobra, ale teraz trzeba się niestety zająć tymi tam drugimi. Ruszam. 91, masakra. Traf go. Za piątkę, spoko. Overwatcha mamy tam. Z Overwatchami nie mam dobrych. Mamy wstrząs drona. 15%? Aha, czerwona mgła, widzicie, minus 40. Drona można by wykorzystać do przerwania tego Overwatcha, a jak wiemy, obrońca Adwentu jest popierdolony. Nie bójmy się użyć słowa, jeżeli chodzi o Overwatche. No właśnie. Z tym sobie jakoś poradzimy. Mamy tutaj śmierć. Nie chcę za połowiczną osłoną. Nie widzimy go tamtego, ale będziemy go widzieć. Wydaje mi się, że go będziemy widzieć. Nie dobiegnę tam. Super. Nie, tego nie chcę. Tego ktoś rozwali. Zwykły. Znaczy zwykły. Ktoś, kto nie będzie musiał... Zaraz. Chwila. Moment. To... A, protokół wsparcia nie mam tu. Dobra, jak widzimy sytuację? Chyba, żeby tamtego dziabnąć do końca. Rozkaz. 60%, no ale... No trudno. No jest mocno ranny, więc... Więc spoko. Aj, ty nie dobiegniesz tu. Ale... Zaraz. Tu byśmy widzieli kogo... Oficer Adwentu jest niestety schowany. Dobra, spróbujemy skorzystać z tego i zniszczyć artylerzystę. Zajebiście. No i tu można by go z pistoletu... Od 4 do 5? Wow, spoko. Tak, żeby może złamać widok z oficerem. Czyli tu, ale będę trochę daleko. Czy flashbanka tam puścić? Puścimy tam flashbanka. Wiem, że jeden człowiek to jest... Kogo widzisz? Aha, tamtego jeszcze. Dobra, puścimy tam flashbanka, tylko nie wiem, kurde, z której strony. Doleci, powinno. Tylko nie wiem, kurde, chyba z tej. Chyba z tej. Bo tu jest pomnik, nie? Więc musiałbym obok rzucić. Chociaż wiecie co, kurde, teraz jak tak patrzę... I się go pozbyć, nie. Nie, wolę nie ryzykować. To się źle kończyło. 10 tur. Dwa drony... Sześciu... Zresztą tu mamy napisane. I zbliżają się posiłki. Zajebiście. Ten ma Overwatcha. Tak. Mogę sypać dalej. 20%. Jak z tym Overwatchem? Reanimacyjny, przechwytujący. Mamy leczenie w razie czego. Ty masz krok cienia? Tak. Zniszcz. Tu jest kolejny cywil. Kondycja, super. Czyli chyba unik, tak? Dobra, trochę podejdźmy bliżej. Niewiele, bo tu zaraz posiłki przybędą, ale chciałbym się przesuwać już w stronę celu. Kraszuje mi się ta gra, nie wiem czemu, czy jakieś nowe mody jest, czy coś zmienili. Super mech. 4. Zajebiście. I scout. Albo sierżant, albo scout. Zwiadowca. Czyli scout. Mega. Super. Ale mamy przynajmniej jednego dziabniętego. 9 tur, 8 tur. Mamy flashbanka. Broń gotowa. Dobrze było. Tylko musiałbym widzieć tego. Stąd. Chcę go zhakować, mecha. 76. Pytanie, czy... Spoko. To jest spoko. Tylko czy... Lawiend... Czy dorzuci ewentualnie flashbankiem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak jest. Fuck, tak właśnie coś przeczuwałem. Nie! Znaczy mam jeszcze run and guna, nie? Tutaj. Czy ty masz ten? Ogłuszenie, nie masz. Nie masz tego, że jak nie trafisz, to jest zdezorientowany. No, mógłbym podbiec tu na przykład. Przy run and guna, run and gunie. I go dziabnąć. Kurde. Ewentualnie próbować w ten sposób. Nope. Cel nie został trafiony. Magazynki puste. Nie mam czym strzelać. Nie szkodzi. Szwagier. Tu już powoli iść w tym kierunku i hakować ich. Ruszam do celu. 50%. Aha, do mecha. Wow. Dobra, ale jak go trafisz, to będzie łatwiej zhakować. Nie mam już czym walić. Nie jest łatwiej. Błagam. Dobra, dzięki. Mogę go nawet przejąć. To jest połowa. Dobra. Piotrek, ty już lecisz tam i otwierasz drzwi, bo mamy mało czasu. Ty możesz podbiec tu i strzelić. Nie, nie masz tego. Za dwie tury będą. Back in. 84% tylko. Za 7. Super. Co przeładuj sobie. Nie, nie, nie. O ty no nie dobiegniesz. Właśnie nie wiem, czy mecha, czy tego. Kurde. Fuck. 60%. No kurwa! Będzie się działo. Będzie zabawa. Powinienem go wyleczyć i dopiero wtedy... A jak zjebałem! To nam został jeszcze. Zabijemy go. Znaczy naszego zabijemy. A może i nie. Naprawdę nie dorzucisz tam granatem? Chyba nie. Strzelanie w biegu nam nic nie da. Już idę. Bawię się strasznie, kurwa, tutaj. To jest jakaś tragedia. Dobra, ty mój miły. Lecisz już tam. Nie wiem, czemu pokazało mi dwie akcje, nie? Dobra, spadamy. Teraz pytanie, czy to jest faceless, czy nie? Chyba nie. Zrozumiano. Już tam idę. Double time. Dobra, ciśniemy. Co to do cholery było? Ktoś tam jest chyba, tak? My musimy się dostać tu. Dobra. Zabójca. Otwórz drzwi. Dobra. W następnej turze się skakuje. Chyba. Wiecie co? Nie mamy za dużo czasu. Będę musiał tego drugiego... A tu nie mogę wejść jakoś? Tędy? Tam? Mogę wejść tędy dookoła. Albo tu. Dobra, tu są kolejne drzwi, ale kurde... Troszkę się obawiam. Musimy się dostać tam. Zaraz kolejne posiłki będą. Nie wiem, czy to będzie, kurde, faceless, czy nie, ale uciekł, dobra, nie, ten nie. Dobra, w następnej turze tam też wpadniesz. Mamy tu. Śmierć. Wiecie co? Śmierć ma większy zasięg ruchu niż lawien, chociaż tu... Tu wpaść? Tu są drzwi? Nie wiem. No właśnie, posiłki, o tym mówię. A, zabójca. Otwieraj drzwi. Miała być mega prosta misja. Stopy metali. Przejmij! Nie. Kurde. Duży skład to jest chyba 10. Albo 15, chyba 15. Dobra. Wy możecie przejść na górę. Przeskoczyć tu na dół i w tamtym kierunku. A ty jesteś też od... Uuu! Tego nie wiedziałem, że można otworzyć dwoje drzwi. Mohamed! Wyłaś. Dobra, tu były drzwi. Ale nie szkodzi. Dobra, no także powoli, powoli idziemy w tamtym kierunku. Kto może, ten może. Kto nie może, ten nie może. Znaczy kierujemy się bliżej tego wyjścia, nie? Ale z Overwatchami. Nie wiem, w którym kierunku będą. Gdzie masz przejście? Tu masz drzwi. Można by ewentualnie na górę, tu jest drabinka, górą przejść. I tyk. Jest to pomysł. Dobra, nie wiem właśnie, co z nimi zrobić. Dobra, chyba damy ich na górę. Pier. Mamy ewentualnie granat dymny. Gdyby coś dziwnego się wydarzyło. A, zobaczmy, nie jest to wcale łatwa misja. Znaczy, ja jestem niedokładny w tej misji. Oficera nie ma, mamy Lanciera, który ma tam jakieś plusy. Dwóch granatników. Do roboty! No nie, dobrze. Dobra, 3 tury mamy. Wydaje mi się, że tu nikogo już nie będzie. Także spadamy wszyscy. Tak jest, wykonuję. No to biegniemy. Kto tam będzie mógł być na Overwatchu, ten będzie. Bo tutaj w następnej turze powinieneś dobiec. Zresztą mamy jeszcze sporo czasu. Wy już tu. Nie wiem, czy wszyscy przeżyją, czy nie. Podbiegną i strzelą, tylko mam nadzieję, że... Albo i nie. Spadać. To była dosyć ważna misja, jeżeli chodzi o nagrodę za nią. Dobra, pytanie, czy dobiegną teraz wszyscy tu. No ty nie, ale ty jesteś ukryty. Tak. Tak. I tak. Ale zabójca. Ups. Tak jest. Zasuwam. Pierda na pewno. Nie ma sensu ich tu trzymać, nie będziemy overwatchować. Brandon jest ukryty i... Kolejne posiłki. On nie był na overwatchu, więc spoczko. No ranny, kurde. Kto tam był? Brandon chyba ranny, nie? I to tak dość mocno. Ale udało się, całe szczęście. Widzimy się w bazie. Okej. 15 dni, sporo. Szwagier. Ghostpack raczej. Z tego względu, że będzie dużo misji takich. Aha, dostałeś świetny strzał. Ty masz 77. Nie wiem, czy strzelbę bojową, czy zabójczą bliskość. Plus 30. Wiesz co, weź sobie. Zrobimy z ciebie crit builda. Masz wzmocnienie, uwaga rąbnie. Wypalenie. Zdezorientować. Kurde, nie wiem. Dobra, weźmy tą rakietę. Sporo. VIP, mobilność plus 1, no ale potem będzie można kupić te ulepszenie, że będą lepsze. Zaawansowana automatyczna ładownica, kondycja, super i wola. No, wolę można sprzedać. Raz, dwa, trzy, cztery. A co 4 żółtoziobów ma? Ej. Przepraszam, tu. No, 4, 68, 70 i 69, 16, mało tego, ale właśnie kurde, nie wiem kogo potrzebuję, zaraz zobaczymy. Znaczy, ja to sobie zrobię poza odcinkiem, powrzucam ludzi, ponazywam i będziemy wiedzieć kto będzie kim. Mniej więcej, ale spoko nawet celność, całkiem sporo i dobre. Nawet mobilność. Oczywiście ona będzie zmniejszona przez granaty i bzdury, ale nie aż tak. Także tu prawdopodobnie jakiś Shinobi. Chociaż tylko 3 życia. Można od razu mu tutaj dać ten, nie? Nie można, bo musi być nie szeregowym, tylko... Nie żółtodziałym, tylko szeregowym. O tak. Dobra, kochani, na tym zakończymy ten odcinek. Zobaczmy tylko tutaj, co się dzieje. No, powrócili ludzie, siła adwentu 8, to bardzo dużo. Tu mamy 33%, powoli. Tutaj zwłoki. Przerzućmy. I będzie można zrobić nowy ten, nowy pancerz. Jakaś pauza była gdzieś tutaj? Nie. Dobra, krytyczne. No. 7 rannych. As 19 dni, Coco Jumbo. No, sporo. Sporo, także nie wiem, chyba się wstrzymamy jeszcze trochę. Bo chciałbym mieć artylerzystów 2 przynajmniej. Chociaż tu mam kaprala. No, spoczko. Spoczko. Artylerzysta, terminator, tylko starszy szeregowy to troszkę za niski poziom. No, dobra, zastanowimy się co dalej. Ja oczywiście ponazywam, powrzucam. ludzi, kto ma być gdzie, zobaczy kogo brakuje i wtedy coś pomyślimy. A póki co, kochani, dzięki za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia. No i mam nadzieję, że najbliższe 6 lat również spędzimy w tym samym gronie. Trzymajcie się, pa pa.